Dzień dobry, nazywam się Artur Płuska. jestem strategiem w PKO Banku Polskim. W minionym tygodniu indeks surowcowy Thomson Reuters Jefferies solidnie obniżył się. Na poziom syntetycznego indeksu miał wpływ z jednej strony wzrosty w grupie metali szlachetnych, a z drugiej strony spadki w grupie metali bazowych, surowców energetycznych oraz rolnych. Na giełdzie przeważały spadki. Jedynie ceny ołowiu zaliczyły wzrost, kontynuując poprzednie wzrosty. Tym razem najwięcej spadły ceny niklu. Mieć umiarkowanie staciła. Na giełdzie szanghajskiej dominowały wzrosty. Wśród metali szlachetnych, Palat po raz kolejny najwięcej zyskał. Następnie zyskało złoto, marginalnie obniżyły się ceny platyny. W grupie surowców energetycznych ceny węgla energetycznego na świecie bardzo silnie wzrosły. Ceny ropy naftowej zachowywały się mieszanie. Wśród surowców rolnych na giełdzie szykakowskiej dominowały spadki. Na giełdzie paryskiej ceny pszenicy marginalnie wzrosły, a kukurydzy pozostały bez zmian. Ceny faktur sołowców sypkich mierzone indeksem Bali Dry po raz kolejny silnie wzrosły. Na poziom indeksu złożyły się wzrosty wszystkich subindeksów, co jest spowodowane głównie nieco większymi zamówieniami na frakt oraz pozytywnymi zaskoczeniami danymi makroekonomicznymi. Z kolei ceny faktur płynnych mierzone indeksem Clean Tankers w końcu odbiły po okresie silniejszego spadku. Miedź w obniżyła się i ukształtowała się w okolicach 6400 dolarów za tonę. Na ceny miedzi miało wpływ z jednej strony wpływające dane makroekonomiczne, a z drugiej strony nieco słabsze nastroje na rynku surowcowym. Ze Stanów Zjednoczonych dane makroekonomiczne były całkiem dobre, co objawiło się dalszym umocnieniu się dola amerykańskiego, które negatywnie oddziaływało na ceny surowców. Dane z rynku nieruchomości dotyczące sprzedaży domów na rynku wtórnym zaskoczyły negatywnie, kształtując się znacznie poniżej poziomu z poprzedniego odczytu. Później, i jednak pozytywnie zaskoczyła sprzedaż nowych domów, mocno przebijając rynkowe prognozy. Kolejne pozytywne zaskoczenie przyniosły zamówienia na dobra trwałe, których nie tylko bieżący odczyt był bardzo mocny, ale również wcześniejsze dane zostały zrewidowane w górę. Finalnym zaskoczeniem było PKB za pierwszy kwartał, które było zdecydowanie wyższe przy niższej ogólnej inflacji. Dodatkowo indeks nastojów konsumentów Uniwersytetu Michigan zyskał, w szczególności w części oceny przyszłych perspektyw. Ze strefy euro danych makroekonomicznych było niewiele. Indeks sentymentów wśród konsumentów okazał się być niższy od poprzednich odczytów. Z Niemiec indeks IFO obniżył się, co wskazuje na słabe nastroje w niemieckim przemyśle. Zatem dobre dane ze Stanów Zjednoczonych w połączeniu ze słabymi danymi w strefie euro doprowadziły do już wspomnianego mocnienia się dola amerykańskiego. Z Chin danych nie było. Na rynku surowcowym nastoje popsuły obawy inwestorów o przyszłość stymulusa gospodarczego w Państwie środka. W minionym tygodniu zostały opublikowane dane dotyczące podaży i popytu na mieć. W pierwszym miesiącu bieżącego roku produkcja miedzi rafinowanej wzrosła o prawie 3% rok do roku, a popyt wzrósł o ponad 3% rok do roku, co daje już w pierwszym miesiącu deficyt na rynku. Wydobycie miedzi w koncentracie wzrosło zaledwie o 20% rok do roku. Jednocześnie zapasy miedzi na głównych giełdach towarowych od początku roku wzrosły o ponad 30%. Ogólnie dane rynku miedzi są wspierające dla cen metalu i w połączeniu z dobrymi danymi makroekonomicznymi powinny Powinniśmy obserwować wzrost cen surowca. Ceny złota umiakowania wzrosły do poziomu około 1285 dolarów za uncję. Wzrost nastąpił pomimo umocnienia się dola amerykańskiego oraz dobrych danych makroekonomicznych. Pogorszenie się nastrojów w rynkach finansowych w połowie tygodnia doprowadziło, że inwestorzy zaczęli szukać bezpieczniejszych przystani. Ceny naftowej brany długi tydzień z rzędu pozostały praktycznie bez zmian. Cena utrzymuje się w okolicach 72 dolarów za belgą. Do połowy tygodnia ceny surowca rosły w związku z zaostrzeniem sankcji oraz wycofaniem przez USA czasowego pozwolenia dla niektórych krajów na import ropy z Iranu. Rynek spodziewa się istotnego spadku eksportu ropy z tego kraju, co może skutkować wyższym deficytem na rynku. Zostan był hamowany wzrostem zapasów surowej ropy za oceanem o prawie 5,5 miliona baryłek. Natomiast czynnikiem zwrotnym była informacja, że OPEC mógłby zwiększyć podaży aby wypełnić lukę spadającej podaży ropy irańskiej. Obok tych wydarzeń, umocnienie się dola amerykańskiego działało na niekorzyść ropy. Dane dotyczące liczby czynnych odwiertów wskazały na dalszy jej spadek o 20 sztuk do poziomu 805 sztuk. Dziękuję za uwagę, mówił Puska, statek PKO Banku Polskiego.